6 czerwca wspominamy świętego Norberta, biskupa. Norbert urodził się około roku 1080 w Nadrenii, w znakomitej rodzinie. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem, kiedy Norbert był jeszcze chłopcem, został mianowany kanonikiem w Xanten, by mógł pobierać pensję na swoje utrzymanie. Niedługo potem przeniósł się do Kolonii, gdzie wychowywał się i kształcił pod okiem ojca na dworze metropolity. Następnie został przyjęty na zamek cesarza Henryka V. Prowadził tam życie świeckie. Po pewnym czasie, wskutek zawirowań politycznych, opuścił dwór i wrócił do Xanten. Wakowało wówczas biskupstwo w Cambrarii. Cesarz zaoferował je Norbertowi, ale ten nie chciał go przyjąć bez zgody papieża. W roku 1115 podczas burzy omal nie zginął od pioruna. Wydarzenie to spowodowało zmianę jego życia. Wstąpił do benedyktynów z Ingburgu, podejmując pokutę i modlitwę. Wyrzekł się godności i majątków kościelnych. W opactwie otrzymał święcenia kapłańskie. Z polecenia swojego biskupa musiał opuścić klasztor w Xanten i wrócić do diecezji. Wszedł do kapituły biskupiej. Po pewnym czasie zrezygnował z kanonickiego beneficjum w Xanten i udał się do Galii, gdzie przebywał w tym czasie nowy papież, Galezjusz II. Złożył mu hołd i uzyskał zezwolenie na głoszenie kazań w całym kościele. Norbert przemierzał odtąd miasta Galii, wzywając do pokuty i zmiany obyczajów. Przecenił jednak swoje możliwości fizyczne. Nadmierny wysiłek tak go osłabił, że był bliski śmierci. Powrócił więc do Kolonii, jednak nie sam, ale z towarzyszami, którzy przyłączyli się do niego. Metropolita chciał organizującej się nowej rodzinie zakonnej przydzielić pewien opustoszały klasztor. Norbert odmówił, gdyż chciał, by jego duchowi synowie prowadzili apostolski tryb życia na wzór Pana Jezusa, który nie miał stałego miejsca zamieszkania, kiedy głosił dobrą nowinę. Przyjął zaoferowane mu miejsce w Premontre. Tu w roku 1121 Norbert w uroczystość Bożego Narodzenia wraz z 40 swoimi towarzyszami złożył uroczysty ślub oddania się apostolskiej pracy nad reformą obyczajów kleru i wiernych. Bracia postanowili praktykować to, do czego mieli zachęcać innych. Dlatego związali się wszyscy ślubem ewangelicznego ubóstwa, czystości i posłuszeństwa przełożonym. W taki to sposób Norbert o 100 lat uprzedził świętego Dominika, który swoim zakonnikom wytyczył podobne cele. Tak powstał zakon kanoników regularnych ścisłej obserwy o popularnej nazwie Norbertanów lub oficjalnej premonstrantensów. Okazało się, że życie wspólne w klasztorze miało jeszcze jeden praktyczny skutek dla pracy apostolskiej nowej rodziny zakonnej. Umożliwiło koordynowanie prac i sprzyjało wewnętrznemu doskonaleniu jej członków. Około roku 1129 Norbert powrócił do Niemiec. Został arcybiskupem Moguncji, gdzie pracował nad odnową kościoła. Pełnił także obowiązki kanclerza Rzeszy. Zasadniczość i surowość biskupa Norberta stały się powodem rozruchów, a w konsekwencji opuszczenia przez niego miasta. Przy końcu życia, widząc, że nie może sprawować dwóch ważnych funkcji, przełożonego generalnego swojego zakonu i metropolity, w roku 1128 zrzekł się przełożeństwa w zakonie. Na tle gorliwej i owocnej pracy dla kościoła cieniem kładzie się jego stosunek do Polski, pisał Henryk Fross. Metropolici magdeburscy nie mogli pogodzić się z tym, że w roku 1000 zaistniała w Polsce nowa, niezależna od nich metropolia w Gnieźnie. Korzystając z tego, że po śmierci Bolesława Chrobrego pogaństwo wróciło do Polski i dokonało straszliwych zniszczeń, wystarali się oni u papieża Benedykta IX i u świętego Leona IX o dokument, który wszystkie biskupstwa polskie, łącznie z chwilowo nieistniejącą metropolią gnieźnieńską, uzależniał od metropolii w Magdeburgu. Dzięki staraniom króla Bolesława Śmiałego i świętego Stanisława ze Szczepanowa, papież Grzegorz VII w roku 1075 przywrócił do istnienia metropolię w Gnieźnie i zależne od niej diecezje.
Norbert jednak nadal wysuwał pretensje o jurysdykcję nad diecezjami w Polsce, nie uznając metropolii w Gnieźnie. Mając za sobą poparcie cesarza Lotara i papieża Innocentego II, wytoczył oto proces biskupom polskim przed stolicą apostolską. Doszło do tego, że z okazji koronacji cesarza Lotara II w Rzymie w roku 1133 Norbert sam podążył do Rzymu i uzyskał bullę, która znosiła dla Gniezna tytuł metropolii, a diecezje polskie uzależniała odtąd od metropolii magdeburskiej. Na szczęście Norbert nie zdołał zrealizować swoich zamiarów, gdyż zmarł w roku następnym, a cesarz Lotar musiał się liczyć z silniejszym wówczas od siebie Bolesławem Krzywoustym. Biskupi polscy także nie czekali, lecz za pośrednictwem arcybiskupa gnieźnieńskiego, Jakuba ze Żnina, wyjaśnili dokładnie sprawę. Innocenty II wycofał swoją bullę w roku 1136, a na ręce wspomnianego metropolity wydał nowy dokument, który arcybiskupom gnieźnieńskim poręczał przysługujące im prawa. Norbert zmarł 6 czerwca 1134 roku w Magdeburgu. Jego ciało złożono w kościele Norbertanów. Jego kult zatwierdził dopiero w roku 1582 papież Grzegorz XIII. Na cały zaś kościół rozszerzył go papież Grzegorz XV w roku 1621. Jest patronem Pragi, zakonu Norbertanów, sióstr Norbertanek oraz wszystkich wspólnot jego imienia. Zakon Norbertanów wydał kilku świętych i błogosławionych, w tym Polkę, błogosławioną Bronisławę. W ikonografii święty Norbert jest ukazany w stroju biskupim, w mitrze, z krzyżem w dłoni. Jego atrybutami są między innymi anioł z mitrą, diabeł u stóp, gałązka palmy, kielich, model kościoła, monstrancja i pająk. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święty Norbert, biskup, odznaczał się w służbie kościoła duchem modlitwy i pasterską gorliwością. Za jego wstawiennictwem daj swojemu ludowi pasterzy według Twego serca, aby go prowadzili do zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłościwy.